Witam wszystkich w kolejnym odcinku z tej strony Wolpe, to jest chyba 25. Zagrajmy w Cywilizację 4 Cavemen to Cosmos. Moi drodzy, ostatnio zwiększyliśmy poziom trudności i przez cały odcinek wychodziliśmy z długu. Aczkolwiek ten dług był tak potężny, nam się udało go prawie w zupełności rozwalić, przez co ja teraz trochę pewnie postradałem zmysły. Nie widziałem jeszcze komentarzy z poprzedniego odcinka. Większość z was pewnie napisało, że jestem debilem i powinienem nie budować tego nowego miasta. Co natomiast jednak mimo to uczynię. Gdzie są ci moi settlersi? O, oni akurat są na miejscu chyba. Będziemy mieli tutaj kawę, będziemy mieli tutaj żelazo, będziemy tutaj mieli srebro, będziemy tutaj mieli ryby i będziemy mieli potem wieloryby, więc tu w ogóle będzie jakieś takie szał-ciał miasto. Potem kolejne by warto było walnąć gdzieś tutaj. Tutaj jest Holandia. Jak? Dobra, nie wiem. Tym bardziej powinniśmy je założyć. Ja tymczasem zapiszę grę, tak żeby miało się stać coś totalnie dzikiego, że tak powiem. Więc zaraz zobaczmy, jak to wygląda. Proszę bardzo, Build City. Minus 87. Czy to... Dobra, to chyba nie, to chyba jest nie do przełknięcia. Nie będziemy budować nowego miasta, bo to by mnie chyba zniszczyło. To by mi rozwaliło pupkę, niestety. Rozwaliło pupkę, powiadam wam. Więc nie budujemy nowego miasta, ja chyba... No nie wiem, zobaczymy. Musiałbym mieć tak 30 na plusie, także jak zbuduję... Chociaż nie, no kurde. No to jest 80 zł mnie będzie kosztowało założenie tego miasta. To jest w ogóle jakiś żart. No w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ja ledwo ten dług zlikwidowałem po prostu przez kilkadziesiąt tur. Nie, to wyśpijcie. Będą czekać na założenie tego miasta. Jak kretyni. Dobra. Egipt ma 170 punktów, więc faktycznie chyba te cywilizacje sobie zaczynają lepiej radzić. Jakoś tak więcej tych punktów dostają na raz i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to coś dało, to zwiększenie poziomu trudności. No głównie za pomocą tego złota odczułem, póki co, że jest trudniej wyraźnie. Ale no póki co sobie chyba radzimy całkiem spoko. Tutaj zbudujemy sobie chyba coś od podatków, albo już Village Hall. Zacznijmy budować te Village Hall. Ja wiem, że to nam da minusowe złoto, ale już chyba możemy balansować sobie na tym poziomie, tak żeby nie było więcej niż minus 20, powiedzmy. Mam takie zapasy gotówki, że możemy być na deficycie, jeśli to będzie dla nas przydatne, właśnie jeśli chodzi o budowę jakichś takich właśnie tych Village Halli, które dają nam dużo nauki, żywność, produkcję, ale niestety minusowe złoto. To mimo wszystko jestem gotów podjąć takie ryzyko. No a póki co chyba nie. Zbudujmy ten monument. Dobra. I jeszcze Wuhan zbudujmy. Jak tam tutaj chorowitość? Chorowitość spada, jest na dobrym poziomie. Przestępczość też spada. Więc rzeźnia. Mogą się w takim razie rozwijać. Mogą dostawać żywność i tak dalej, i tak dalej. Egipt wynajduje tymczasem pług. Nie wiem, czy to im coś da. W sensie, nie wiem, co teraz będą rozwiązywać. Aborygeni na przykład robią system kastowy. Francja natomiast robi w sumie nie wiem co. Oj, przepraszam, odbiło mi się. Dobra, my sobie zróbmy właśnie te... Oj, nie znowu mi się odbiło. Mam nadzieję, że to nie czekawka, bo dzisiaj już... W ogóle miałem dzisiaj napad czekawki, który trwał chyba z dobre 20 minut. Miałem bez przerwy czekawkę, moja czekawka brzmi... No jak debil brzmi. Generalnie podczas tej czekawki, więc ach... Ech. Dobra, suszone mięsko. Już myślę, że możemy się skupić na takim zbalansowanym rozwoju. Widzę, że pszczelarstwo tutaj robi teraz Egipt, więc fajno. Znaczy, że akurat w tym jesteśmy między nimi, jesteśmy z przodu w porównaniu do nich, ale oni mogą nas szybko nadgonić niestety, co my musimy również na to jakoś zadziałać. Jak możemy na to zadziałać, zapytacie oczywiście. Ja wam odpowiem, że musimy tutaj zbudować coś naukowego. Póki co nie widzę tu jednak nic naukowego zupełnie. Obóz górników? Nie. Mit pingwina? Nie. Tumulus. Tumulus minus 25 zadowolenie za wojnę. Ten. To jest... Ech. Pochodnie. Pochodnie są dobre, cholera. Sztuka naskalna też może być.
Teraz te instrumenty mi jakoś tak masowo wszyscy polecają, ale no ja jakoś tak. No te instrumenty są dobre, ale bez jakiejś ogromnej przesady, no błagam. Dobra, tutaj te liany mi budujcie i tak dalej. No, zobaczymy, czy Egipt zacznie mnie gonić faktycznie. Jak nie Egipt, to może Ameryka, która w sumie jest do tyłu nad Egiptem, tylko jakieś 8 punktów. No i oczywiście Holandia. Holandia idzie do przodu, Aborygeni też. Australia też. Głównie teraz te tyły tam dociskają, że tak powiem, zwiększają średnią. I tak dalej, i tak dalej. Jak tam nasze zadowolenie? Zadowolenie jest naprawdę wysokie, więc możemy sobie pozwolić właśnie na takie budowle bardziej, że tak powiem, jedzonkowe, niż takie pod zadowolenie, czy tam kulturę. Więc tak właśnie sobie róbmy. Te placówki wywiadowcze to tak średnio. Właśnie coś bym pod naukę. Fajnie by było, byłbym zachwycony, gdyby dzisiaj się udało osiągnąć te plus 400 punktów nauki. To by nam sporo dało, to już byłby jakiś taki przełomowy moment, że tak powiem, i tak dalej, i tak dalej, więc na tym się chyba skupimy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj kolejny rodzaj instrumentów i je też sobie wprowadzimy oczywiście, bo jest to lepsze niż te walone, głupie. O, ten sad może sobie zróbmy, będziemy mieli owoce, a jeszcze w ogóle żadnych nie mamy, więc w sumie nowy surowiec zawsze spoko. Budowniczy kanu też, okej, budynek. No i te village hole, patrzcie, to nam daje plus 4 nauki. No niestety daje nam też minus 2 złota, ale mimo wszystko jest to opłacalne, no umówmy się. Zdecydowanie. Te village hole, więc no mimo wszystko w nie sobie zainwestujemy. Jak tam chorobitość? Nie rośnie, nie spada, więc sprawmy, żeby bardziej spadała może w tym mieście. Tutaj będzie zbierać piasku i to tyle. Dostaliśmy plus 4 punkty, fantastycznie, nawet nie wiem za co. Ale dobrze, dobrze, dobrze. I fermentację mamy za 7 tur w zasadzie. W zasadzie to już 6 nawet. Więc fantastisch plastisch. Dobra. Jest 19.34. Ja muszę o 20 kończyć nagrywanie, bo jestem umówiony, więc musimy się pośpieszyć. Te imu, maybe? Bo ta dziura do walki właśnie może już tak... Nie, dobra, już się nie skupiajmy na jakimś coś. O, trener psów łowieckich, super. I te village hole wszędzie zacznijmy stawiać, bo to, jak mówiłem, duży boost do nauki. A ja tej nauki w dzisiejszym odcinku chciałbym osiągnąć 400. Nie jest to jakiś, wiem, wygórowany cel albo niemożliwe do zrobienia. Aczkolwiek w poprzednim odcinku już bardzo dużo osiągnęliśmy, właśnie spuszczając ten dług, ten debet z minus 60 iluś tam na coś tam. Więc to już było dla nas wielkie osiągnięcie, trzeba przyznać. Nam daje więcej kultury teraz, bo mamy tę folkową muzykę, to jest ciekawe. Więc nam daje generalnie więcej kultury, więc może teraz wytwórca lin. No. Jak mówiłem, teraz będziemy bardziej zrównoważony rozwój robić tych miast, nie tylko nastawione na złoto. Może też coś właśnie pod tę naukę, mam nadzieję, że za niedługo jak się pobudują te wszystkie village hole, to uzbieramy te plus 400 dziś. A jeśli nie, to sobie jakoś pomożemy. Na przykład tutaj sobie znajdziemy jakiś budynek, który daje nam naukę. Takim budynkiem może być na przykład mit lokalny rybyk. To nam daje też oczywiście żywność. To też jest bardzo dobra sprawa. Tutaj natomiast nie mamy na przykład nic, bo tu są tylko te gry i zabawy. Co prawda, szczerze mówiąc, te gry i zabawy wydają mi się dość słabymi budynkami obecnie, ponieważ z zadowoleniem mamy zerowe problemy. Jesteśmy super zadowolonym narodem, ci Chińczycy. Jak w tym kawale, że przychodzi, pytają się, no, słyszałem o protestach w Hongkongu, powiedz mi, jak tam u was jest? Na co Chińczyk odpowiada, nie mogę narzekać. I to jest żart. Mit pingwina w takim razie, ponieważ ja teraz zrobiłem z siebie trochę pingwina. I lecimy dalej. Aborygeni, tutaj widzę, że mają rozwój. Ten system kastowy może jak przyjmą, to dostaną nagle dużo punktów. To jest bardzo możliwe. Ja z tą fermentacją będę miał alkohol, więc prawdopodobnie te punkty mi spadną. Aczkolwiek no bez alkoholu się nie da. Dlatego też szybko musimy go wynaleźć, żeby nasi Chińczycy byli zadowoleni, pijani i nie narzekali. Generalnie taki jest plan. Wszystko to kosztuje złoto, którego obecnie nie ma, więc może to imu faktycznie zbudujmy. Widzę, że tutaj kultury, coraz więcej tych kultur mogę budować, ale aczkolwiek one jeszcze są troszkę zbyt długo trwają w porównaniu do niektórych budynków, które mi dają tam żywność na stałe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To mimo wszystko to uważam za lepszą sprawę. Dobra, tutaj przestępczość nam wreszcie spada.
Świetnie, więc pułapki na zwierzęta. Chciałbym zobaczyć też, jak tam Chengdu, bo tam widziałem, pamiętam, że zanieczyszczenie wody było na dość wysokim poziomie i byłem zaniepokojony tym stanem. Spadła nam nauka, słuchajcie, mam 387. Jest gorzej, miało być lepiej, a jest gorzej, a było chyba 190 coś. Niedobrze, niedobrze. Musimy w takim razie podołać nauce. W tym celu zbudujemy coś naukowego oczywiście. To jest dość logiczne. Tą naukową rzeczą będzie... No właśnie, o! Animal Trainer Elephant. A, nie ma tu już zbyt nic na naukę, dobra. Dobra, zróbmy te publiczne kamieniowanie, już trudno. Lodowca psów, a w tym Hangzhou. O, tu jest na pewno szansa na coś naukowego. Na pewno zaraz tutaj coś znajdziemy. Pa, 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 pam. Proszę o naukę. O, sknały dymne. Fantastycznie. I tutaj mamy... O, powiedzmy, że to, bo trwa tylko turę, więc nie szkoda mi. Francję dostała. No, Francja wyrównała się z Ameryką. Francja i Ameryka ciągle tutaj są równi, ale no, już trzeba przyznać, że aborgeni im tam deptają po piętach. Australia niestety jest dość jeszcze nisko. Homer Simpson. Dobra, więc mamy tutaj browarnie, winiarnie, takie tłoczenie oliwii chyba, prasa do oliwy. Cooper? Nie wiem, co to jest Cooper. Ale to jest... Kurde, wiem, o które słowo chodzi. Ale nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć. Generalnie będziemy z tego mieli beczki do alkoholu. Dom cydrowy. Tawerna, co zwiększa przestępczość, co ciekawe. I różne rodzaje plantacje, nawet oliwy, winnice i tak dalej. Mamy też kulturę syryjską, katalońską, lule i tungus. I mamy właśnie różnego rodzaju winiarnie i inne tego typu rzeczy. Super. W takim razie teraz chyba w tym momencie możemy się już cofnąć i zbadać tę, że tak powiem, lekko zapomnianą przeze mnie technologię tego tańca. Bo już w ogóle o nim zapomnę jeszcze. I mamy 394, świetnie, więc... No i właśnie, ten już pierwszy alkohol może być produkowany z tego, co widzę. No może najpierw tego beadworkera mi zrób, bo wtedy chyba już będę miał przychód na plusie prawdopodobnie zapewniony. Tutaj ten kapelusznik. No bo mimo wszystko też przychód na zero to też nie jest takie moje marzenie życiowe, jednak wolałbym mieć ten przychód dodatni. Ameryka wyprzedza, uwaga, Francję tutaj w punktacji. Zastanawiam się, moi drodzy, bo na pewno tej gry do końca nie będziemy ciągnąć. Więc nie wiem. Nie wiem, czy nie będziemy prowadzić tej gry na przykład do na przykład cywilizacji, która jako pierwsza zdobędzie 500 punktów. To mi się wydaje spoko. Że ten, kto pierwszy zdobędzie 500 punktów, wygrywa generalnie. I to mi się wydaje uczciwe. Nie wiem, co wy o tym pomyślicie. Myślałem też, żeby powoli przenieść tę serię w pewnym momencie na streamy. To by mogło dać tej serii nowe życie, bo widziałem, że już tam wyświetlenia średnio z tej serii to jest jakieś takie 20, 30, no 40 powiedzmy wyświetleń. No a to już nie jest tak dużo jak ostatnio, jak na początku. Co też jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, bo jest wiele już odcinków, no jak mówię, to jest chyba 25 już. Aczkolwiek no myślę, że te streamy mogłyby dać tej serii drugie życie i może troszkę moglibyśmy kontynuować to, co tutaj się dzieje. Tak mi się wydaje, że to by było bardzo spoko. Ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, porozmawiamy i coś ustalimy. Dobra, no tutaj te wszystkie palisady, mamy plus 5, Boże, dzięki. W takim razie niech ten gość to woła ptaszki. Dobra, że nasi ludzie już bardzo chcą piwo, bo wszędzie mi te browary polecają budowę. Francja dostała plus 4 punkty, no to nieźle, to nieźle. Francja w ogóle coś tam sobie wymyślała. No tam rosną. No i mamy Pekin, który za 15 tur zresztą będzie miał bonus. Możemy tutaj stworzyć wytwórcę suszone tutaj owoce. Spoko, a potem zbudujemy te piwiarnie, co da nam alkohol. Dobra.
Wszędzie te town halle, co sprawia, że już praktycznie prawdopodobnie będziemy mieli za niedługo, no, 3 punkty nauki nam brakują, więc to raczej dość proste do zbudowania jest. No, bardzo podziwiam tę Holandię, która ciągle się stara, nadganiać. Idzie jej to średnio bardzo, ale się stara. Dobra, zbudowaliśmy tę dodatkową kulturę. Mam nadzieję, że to coś da temu miastu, temu Nanjingowi, bo strasznie dużo tur zużyliśmy, żeby dojść do takiego poziomu w ogóle. W tym czasie zaczęła tu rosnąć przestępczość w ogóle w takim wypadku, jak te kultury zaczęły się mieszać, nie mnie oceniać. Natomiast my sobie tutaj zbudujemy takie do siusiania. Dobra, czekajcie. Telefonie! Zmutuj! Przepraszam, już kontynuujemy. Sygnały dymne. To nam da naukę. Mitryby, to też dam na nam. O, już 403, dobra. To już właściwie cel osiągnięty, taki rozwojowy. Więc możemy rozwijać się jak najbardziej dalej. Tutaj wszędzie te browarnie mi polecają, kurczę blaszka, ale ja nie jestem przekonany do tych browarów. No. Też te technologie tak forsuje, ponieważ najprawdopodobniej głównie przez civiki nie możemy budować tak dużej liczby miast, więc de facto technologia odlokuje nam to, że będziemy ją mieć szybciej technologię, szybciej będziemy mieli civiki, szybciej ta kara za utrzymanie miast spadnie, więc będziemy mogli sobie budować, więc wydaje mi się to logiczne, że tak się skupiam na tym. Chyba, że macie jakieś lepsze pomysły, to możecie oczywiście pisać. Jak tam tutaj chorowitość? Chorowitość jest na minus 20, to nie jest jakaś rewelacyjna suma, ale może być, powiedzmy. Hodowca kotów. I tutaj obóz drwali. I tutaj kibelek. Nie wiem, co mi tak te kibelki polecają. W sumie no rozumiem ich, ja też bym chciał mieć gdzie siusiać. Nie do jakichś dziur na siuśki, tylko... Taki wiecie, taki już, taka toaleta szrekowa, że tak powiem, to już brzmi dobrze. Dobra, ten mój złodziej się tutaj ulepszył. Weźmy mu. O. Proszę. Dobra, czy mój okręt... One coś robią. Chciałbym znaleźć moje statki. Dobra, wiecie co? Te statki to kan dupy można sobie rozbić. Czy mam tu gdzieś listę? Military Advisor. Nie o to chodzi. Chociaż? Czekajcie, bo tu widziałem Military Advisor. O! Galerii. Tu i tu, dobra. Jedna galera zatem. O, właśnie, dobra, widzę, że... Dobra, ona jest wysyłana w dobrym kierunku, więc ona tam będzie płynąć. Druga galera natomiast... Tak, ty, panie. Ty masz za zadanie popłynąć. No właśnie, tutaj nie przepłyniesz. Tutaj... Tutaj przepłynie! Jak to? Dobra, nie wiem, jak to działa. Natomiast w takim razie ty będziesz płynąć... Ojej. Dobra. Zaczęli mi kolonizować po nowy kontynent. Niedobrze. No, musimy się przyjrzeć, co tam się dzieje. Płyńmy więc tam. Ajajajajaj. 225 punktów. W Pekinie zbudowaliśmy.
Więc teraz ten browar, on to nam, co to prawda może jeden obywatel się zmienić w kupca, ale też zwiększa nam, że tak powiem, samozapłon miasta. To nie jest zbyt dobre i to sporo zwiększa. No, czego się nie zrobi dla alkoholu. Oczywiście, głupi ludzie. Dobra. Strażnik, maybe not, maybe not. O, dziura na siusiu. A jak widzicie ci aborygeni, no tam nadrabiają cały czas. Ładnie, ładnie sobie tam idą do przodu. No Ameryka ciągle z tą Francją się goni. Patrzcie jak niesamowicie, ciągle mają po tyle samo punktów. Jeden drugiego przegania, to zaraz drugi nadgania. Śmieszna sprawa. Wuhan ma dwóch obywateli, gratulujemy. A to niech będzie to. Możemy już zacząć powoli wydawać kasę. Nawet na takie budynki obronne, bo boję się, że Australia w sumie. No na tym poziomie trudności, już takim większym, może coś takiego zbudować i nam przylecieć z zemstą. Nie jestem zbyt znany z budowania wojska, więc wiadomo, ojej, no jej ta Holandia robi żeglugę 20 tur. Dobra, mamy halę do tańczenia. Teatr marionetek i kulturę Masai. No i taniec ognia niestety przestaje być, zaczyna być przestarzały. Szkoda. Szkoda, dobra. Więc jesteśmy teraz już oficjalnie w tej części, więc jesteśmy prawie w połowie epoki. Jesus. Jesus. Wytwarzanie mydła. Żartujesz. Ołtarz na ludzkie... Ach, mumifikacja. Tradycje pogrzebowe mumii. Ta standaryzacja nam daje dużo możliwości. Rydwany też, kultura egipska też. Ich etytów i Circus Maximus. Potrzebujemy hipodrom, to jeszcze nie. Ciężko mi tu znaleźć coś ciekawego. Chyba właśnie z tego weźmiemy coś. Może... O, to będzie dobre. Serio, to będzie dobre. Potem obróbka soli w sumie też może być sponią. Dobra. Dalej. Nanjing. Dobra, wszelkiego rodzaju rzeczy naukowe zawsze spoko. Obóz myśliwych. Tak żyjemy, moi drodzy, tak żyjemy. Nie wiem, czemu ta nauka mi spada za jakiś czas, ale to nie jest problem właściwie. Malowidła w Lasko. Bonus do kultury. No jest trochę przestarzałe, za późno to budujemy. Ale widzę, że Xian spełnia taką możliwość. Dobra, zbudujmy, bo to tylko 7 tur. To nie jest wcale jakoś dużo. A, dobra, tutaj ta placówka. Niech będzie ta zwiadowcza, że tak powiem. Już budujmy sobie w taki sposób. Zobaczymy sobie, podejrzę sobie, co robi Egipt. Bo mnie to oczywiście też ciekawi. Dobra, tutaj wiadomo, co się zbudowało. Pierwszy browar. Bardzo możliwe, że na świecie. O, tutaj hala taneczna. A tutaj stocznia, czy pochodnie? Pochodnie. I wszędzie sobie coś tu. Dobra.
O, widzę, że jesteśmy na dobrym poziomie. O, Ameryka straciła punkty, Francja wyszła na prowadzenie, a ja zyskałem właśnie punkcior. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Taka na patyki, niech nigdy tak średnio. O, farma kurczaków. Dostajemy pióra i jajka. Jajek nie mamy zbyt wiele, więc tym lepiej, tym lepiej. Hodowca psów. Aborygeni dostali aż plus 5 punktów. A, to dzikusy. A, to dzikusy. Ten browar, nie wiem, czy dał mi aż tyle złota, jak myślę, ale mam dużo złota. Pewnością. Budowniczek Anucz, to jest to, co ja chcę. Kapelusznik. Albo rzeźnia, rzeźnia. Rzeźnia jest mocna. Dobra, zbudujmy sobie to, bo to trwa tylko dwie tury, więc już mi nie szkoda. Plus 8 punktów dostałem, wow. Wow, nie wiem czemu, ale dostałem. Bardzo fajnie. Dobra. W kinie buduje się kolejny. Więc teraz ten teatr marionetek. A potem tawerna. Pierwsza tawerna w Pekinie. Piękna sprawa. No, jeśli dobrze liczę, to właśnie tak około 50 odcinków powinna zająć ta seria, jeśli faktycznie naszym celem jest zdobycie 500 punktów. Ale czy potem nie przejdziemy na streamy, no to mówię. Bardzo chętnie możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Właśnie też specjalnie mówię teraz o tym, bo prawdopodobnie oglądają w tej minucie już tylko osoby, które są zainteresowane serią tak na serio, a nie tak, żeby przyjść, coś tam napisać, że ja tam wiem swoje i tak dalej, tylko ludzie, którzy serię oglądają, więc bardzo, bardzo bym liczył na wasze zdanie. Czy opcja tam późniejszego przejścia na streamy, no nie wiem, tam przy 30, 35 odcinku, coś takiego, żeby przejść to, czy nie będzie to dla was problem. Mam nadzieję, że nie, wydaje mi się, że nie. I wtedy od razu by nam się znalazło miejsce na nową serię, że tak powiem, Log Glitch. Person, nie, to mnie powieszą, dobra. I tu czytamy chata wodza. Niech będzie chata wodza. Da nam pieniążki chyba z tego, co widziałem. O, Ameryka przegania Francję. Znowu. A, co robi Egipt? Co to za technologia tajemnicza? Dobra, to więc teraz tawerna. Zwiększa nam trochę przestępczość. Przestępczość w Pekinie w ogóle jest bardzo duża. Ale nie mam w ogóle jak jej zmniejszyć. A. No patrzcie. O, to ciekawe, to ciekawe. No i mamy świątynię Blasko. Aha, to jest to. Okej, fajny cud, spoko cudak, polecam, 10 na 10, tani, skorzystaliśmy póki jest, dostaliśmy punkciory, więc wszystko spoko. Skakanka, nie, szwaczka. Jak najbardziej. Dobra. Pochodnie. Przestępczość nam spadnie. No, przestępczość jest niska. To nie trzeba. Dobra, jesteśmy na minus 2, więc podatki trzeba tutaj, gościa od podatków trzeba wprowadzić w dwóch miastach. W takim razie. I będzie spokój. Będzie kurczę spokój. No, strasznie polecieliśmy do przodu, tylko ja nie wiem, za co ja dostaję te punkty, bo ja tak z pupki je dostaję nagle. Tak mi się zawsze wydaje. Ile mamy siodeł? Jeden. Dobra, może być póki co. Koniec końców. Ananching, dobra.
Jak tam tutaj przestępczość? Nie rośnie, dobra, więc tatuażysta. Tutaj przestępczość, tutaj jest przestępczość wysoka. Musimy więc wprowadzić kata. O, Village Hall w Tianjin, super. Przyda się jak najbardziej. Dobra, zaraz będziemy mieli kamieniarstwo. Znam murarstwo chyba, przepraszam. Farma owiec. Dobre. Prowadźmy. I zobaczmy, co wy tu robicie. Aha, muzykę ludową dopiero. O, panie, ten Egipt wcale nie jest taki do przodu. Jak myślałem. Nie jest tak źle. Francja dopiero robi charytatywność. Okej, okay, niech sobie robią. I my mamy murarstwo. Więc mamy tutaj bardzo dużo nowych. Prawdopodobnie to są wielcy ludzie. Vercingetorisk, Juwielki. I mamy tutaj mury. Mamy latarnie. Mamy Chichen Itza. A do tego potrzebujemy jeszcze kultu poświęcenia. Dużo cudów. Mamy ziguraty, ale nie mamy... O, potrzebujemy dużych miast, wielkości 13. Piwniczki mamy. Iglo? Ice House? To jest iglo? Nie, taka mroźnia chyba, może bardziej. Taka mini lodówka, maybe. Dobra, wytwórca cegieł. Będziemy mieli cegły. Warehouse. O kurczę, to jest taki magazyn chyba, coś w tym stylu. Przestępczość to jest takie napadanie, że tak powiem. Mamy kiwę, nowy rodzaj osadnictwa, czyli takie pueblos, albo w takich żłobieniach w klifie, takie dziury w klifie. No i mamy różnego rodzaju właśnie rzeczy do obróbki kamienia. Bardzo dużo i dużo nowych kultur, na przykład Nepalu. Dobra, póki co, moi drodzy, jednak to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam ślicznie... Cóż? Dobra, to jeszcze zobaczmy. To może być coś... O, właśnie, władza. No, to zwiększa tylko koszty otrzymania. No dobra, ale wprowadźmy. 41 złota natury. Dobra, rewolucja. Wprowadzamy państwa miasta, że tak powiem. Mam nadzieję, że to nas nie dobije. I zaczynamy sobie teraz robić... dziedzictwo. Dziedzictwo, czemu by nie? Dobra. O Boże, jeszcze muszę tutaj... Oj, coś tam dziwnego kliknąłem chyba. Stella. Tak, dobra. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie, do zobaczenia, cześć, na razie.